Polsce.pl to gorące pytania. Adyta Hołdyńska, witam Państwa bardzo serdecznie. Temida Sprawiedliwości, no właśnie, nie dosięgnęła Stefana Michnika. Miał on 92 lata, zmarł w Gettysburgu. Oskarżany było stalinowskie zbrodnie, chociaż IPN zarzucał mu dziesiątki przestępstw przez politykę szwedzkiego rządu. Michnika nigdy nie udało się sprowadzić do Polski i osądzić. Słowa wiceszefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Szymona Szynkowskiego Welsenk. To haniebne zaprzeczenie zasadom sprawiedliwości. W ten sposób mówił i dodał jeszcze, że ilekroć ktoś ze szwedzkich polityków będzie pouczał nas w sprawie rządów prawa, będę tę sprawę przypominać. Śmierć Stefana Michnika szeroko komentowana w Polsce. 27 lipca 2021 to data jego śmierci. Na takim, no właśnie, nekrologu słynnym, już również szeroko komentowanym, który wystawił brat zmarłego, Adam Michnik, możemy przeczytać to, co właśnie Państwo widzą. Stefan Michnik, Kasi i wszystkim bliskim składam serdeczne wyrazy współczucia. Mój brat wiele wycierpiał z mojego powodu, choć nie z mojej winy. Żegnam cię, Stefanie. Adam Michnik. Rozmawiamy na ten temat, drodzy Państwo, w telewizji w Polsce.pl. Stawiamy pytanie, dlaczego nie udało się osądzić Stefana Michnika jeszcze za jego życia. Łączymy się z Tadeuszem Płużańskim, prezesem Fundacji Łączka w tym celu. Dzień dobry, panie redaktorze, panie prezesie. Witam serdecznie. Witamy. Dlaczego to się nie udało? Wina leży po wielu stronach. W Polsce słychać najczęściej, że winna jest Szwecja. I faktycznie Szwecja jest winna, ale ja powiem może tak trochę przekornie. Oczywiście tego, że nie wydała, nie zgodziła się na ekstradycję ze swojego kraju do Polski, ale winna jest przede wszystkim temu, że przyjęła w roku 69 Stefana Michnika, wiedząc, kim on jest, wiedząc, że jest zbrodniarzem komunistycznym. Przecież nawet raport Mazura, taki, który miał znaleźć błędy i wybaczenia w komunistycznych strukturach, oczywiście przygotowany przez komunistów, ale oczerniający poprzedników w ramach tak zwanej odwilży, wskazywał na Michnika jako autora wielu zbrodni komunistycznych. Szwecja nie powinna w ogóle była go przyjmować. Przypomnijmy, powiedzmy wprost, na czym te zbrodnie polegały. Na wydawaniu bezprawnych wyroków śmierci na ludzi, najczęściej żołnierzy wyklętych w latach 1952-1953. Dokładnie tak, jak pani redaktor powiedziała, Stefan Michnik po szeregu pociągu zbrodni komunistycznych, których dopuszczał się jako przysposobiony do zawodu sędzia Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, dopuścił się owych, jak mu wyliczono, jak mu wyliczyła strona polska, 93 zbrodni komunistycznych, które polegały... Wydał wyroki śmierci na 93 osoby. Wyroki śmierci to oczywiście były przesada, natomiast były to różne haniebne czyny, bezprawne aresztowania, wyroki wieloletniego więzienia. To w tym ile było w takim razie wyroków śmierci? Czy wiele? Przynajmniej 9 wyroków śmierci, które możemy podać. Skazywał z pobudek politycznych jako dyspozycyjny wobec aparatu komunistycznego, wobec władz komunistycznych sędzia, sam będąc komunistą. To są na przykład wyroki na polskich żołnierzy, Karola Sęka, Zefiryna Machalle, czy powstańca warszawskiego. Wczoraj obchodziliśmy rocznicę 77 godziny W. Andrzeja Czajkowskiego, cichociemnego, który walczył na Mokotowie. Michnik uczestniczył w egzekucji na Rakowieckiej w Katowni Bezpieki. Obserwował, a jak zdjęcia z Rakowieckiej widzimy. Zasłużonych żołnierzy polskich. Natomiast wracając do winy Szwecji, ta wina polega na tym, że potem po przyjęciu Michnika przygarnęła go, dała mu pracę, został bibliotekarzem na Uniwersytecie w Uppsali, pędził spokojne, niczym nie zakłócone, bezpieczne życie emeryta i tak było do samego końca. Zmarł przecież w ośrodku pomocy społecznej dla zresztą przedstawicieli środowisk żydowskich, narodu żydowskiego, tam mogli odprawiać
też. No właśnie, czy możemy powiedzieć, że sprawiedliwość za życia go nie dosięgnęła? Ręka wymiaru sprawiedliwości nie wymierzyła mu kary za to, co robił. Tak jak mówiliśmy, to były wyroki śmierci, to było skazywanie ludzi na wieloletnie więzienie w tej katowni. Tu mają państwo zdjęcia przy Rakowieckiej w Warszawie, dziś Muzeum Żołnierzy Wyklętych, gdzie cele wyglądały niejednokrotnie tragicznie. To nie było więzienie, jakie znamy dzisiaj z lat współczesnych, ale to była katownia. Tam niejednokrotnie te karcery nie miały okien, no były bardzo wąskie, także nawet osoba wyższa nie mieściła się w całości do celi, takiego kawałka wnęki w ścianie. Tak wyglądały te cele, trzeba o tym mówić. No i przesłuchania, tortury, łącznie z wyrywaniem paznokci, co znamy z historii rotmistrza Witolda Pileckiego. Za to nigdy Stefan Michnik nie odpowiedział. Dlaczego w takim razie jego brat mówi, że on wiele wycierpiał? Jak dodał, z mojego powodu, choć nie z mojej winy. O tym wszystkim, o czym powiedziała pani redaktor, Stefan Michnik świetnie wiedział, jakie są metody przesłuchań, jak próbowano łamać bohaterów polskiej niepodległości, i to wszystko akceptował, czy też ignorował, wydając potem haniebne wyroki właśnie na tych prześladowanych. Adam Michnik oczywiście ma prawo bronić brata, bronił to przez całe życie. Przypomnijmy, że się wychowywali razem w Warszawie przez szereg długich lat, w Alei Przyjaciół, dzielnica najpierw niemiecka, potem komunistyczna. Tam mieszkali też notable bezpieki, tam mieszkała rodzina Stefana i Adama Michnika. I dzisiaj no, mówi rzeczy, które świadczą o nim nie najlepiej, bo przypisuje sobie wielką wagę, jeśli chodzi o opozycję demokratyczną. Przeze mnie mój brat cierpiał, ja byłem taki ważny, ale samo przypisywanie Stefanowi cierpienia, oczywiście ja nie wchodzę w sprawy ludzkie, prawda, osobiste, ale sprawę bym całkowicie odwrócił. Zadał Adamowi Michnikowi pytanie, czy przypadkiem nie cierpiały też, a może bardziej ofiary Stefana Michnika, te właśnie mordowane sądowo przez niego. Natomiast tu warto jeszcze podkreślić, panie redaktor, drodzy państwo, jedną sprawę, bo oczywiście mówimy o Szwecji. Natomiast ja bym też poszukał winy po stronie polskiej. Proszę zauważyć, jak długo trwały te wszystkie śledztwa, przez ile lat przygotowywano te dokumenty ekstradycyjne. Tak? Te procedury się ciągnęły. Proszę zauważyć na jeden znamienny fakt. Te 93 zarzuty, które się pojawiły wobec Stefana Michnika, to jest dopiero który rok? 2019. Tak. Przecież IPN, pion śledczy, istniał przez wiele, wiele lat. Dlaczego od razu nie sformułowano tych wszystkich zarzutów? Dokumentacja była znana, rola Michnika w stalinowskim aparacie represji również. Także przynajmniej mamy tu do czynienia z opieszałością. Jest wiele przecież uwag, skarg na działalność pionu śledczego IPN-u, prawda, Głównej Komisji Ścigania Zbrodni. I one są do dzisiaj. Nieudolnie po prostu ściga, pozoruje pewne sprawy, wiele szumu robi. Dzisiaj oczywiście prokuratorzy mówią, że zrobili wszystko, co mogli. Ja bym miał jednak szereg co do tego wątpliwości. Można było go ścigać skuteczniej, szybciej, być może wtedy, gdyby te dokumenty były porządnie od początku przygotowane, Szwecja inaczej by się odniosła do tego żądania ekstradycji, a tak rzeczywiście zbrodniarz zmarł nieosądzony. To jest jedna z ważniejszych postaci. Adam Michnik starał się jego rolę brata obniżać, tak, że on był wtedy młody, że on niewiele wiedział. Dokumenty wskazują na coś zupełnie innego. Żarliwie wykonywał polecenia swoich przełożonych, był bardzo zaangażowany w pracę, wskazywanie polskich niepodległościom. No tak, opinie, jak pan zaznaczył, jego przełożonych też są pełne zachwytów. Tak. Wspaniały funkcjonariusz, tak świetnie eliminuje polskich niepodległościowców. No właśnie, zwłaszcza, że pan zaznaczył, że on wiedział, doskonale zdawał sobie sprawę, na jakie warunki choćby aresztu skazuje tych ludzi, na jakie tortury skazuje tych ludzi, a powiedzmy, no to nie byli mordercy, to nie byli złodzieje nawet, prawda? To byli więźniowie polityczni.
Dokładnie, dokładnie tak. I Michnik sam, Stefan Michnik, określał swoją walkę jako walkę klas, jako walkę o sprawiedliwość społeczną. Stanął jednoznacznie po stronie władzy komunistycznej. Raz jako ten przysposobiony sędzia, dwa jako, też powinniśmy zawsze o tym pamiętać, tajny informator informacji wojskowej, donosił na swoich kolegów. Także no, trudno bronić Stefana Michnika. Adam Michnik oczywiście to robi. Ja jestem ciekaw, jaki będzie teraz, jakie będą dalsze losy tej sprawy. No właśnie, co może się wydarzyć? Podejrzenie, pani redaktor, że co prawda Stefan Michnik nie spocznie, czego się spodziewali niektórzy, pisali o tym w mediach społecznościowych, na powązkach wojskowych w Warszawie, ale być może spocznie na powązkach cywilnych. Aha. Dlaczego? Tam leży jego matka Helena Michnik, to jest wspólna matka z Adamem Michnikiem. Wiemy, że to są bracia przyrodni, to byli bracia przyrodni. I tam leży Ozjasz Szechter, ojciec Adama Michnika, ojciec Stefana Michnika. Samuel Rosenbusch został zlikwidowany w ramach porachunków komunistycznych jeszcze przed 1939 roku. Spodziewa pan się pogrzebu z honorami? To jest rodzina stricte komunistyczna. Czy to będzie pogrzeb z honorami? No właśnie, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Mam nadzieję, że w ogóle na powązkach starych nie spocznie, ponieważ no, tu jest jeszcze prosty powód. Do Polski nie chciał wrócić, nie chciał stawić się przed wymiarem sprawiedliwości. Najpierw odbierał wezwania, potem w ogóle przestał to robić. Czuł się całkowicie bezkarny, ale powtarzam, władze Rzeczpospolitej, właśnie prokuratorzy, śledczy ułatwiali mu powiedzenie, że przeszłość jest jego prywatną sprawą. Nie dopełniliśmy wszelkich możliwości, formalności. Wiemy, jak to robi na przykład Mossad, tak porywa po prostu przestępców niemiecko-nazistowskich, tak? I może taki wariant trzeba było wprowadzić. Natomiast faktem jest to, że nie chciał... Ciekawa teoria, nie wiem, czy humanitarna. Natomiast, natomiast wobec sądzi pan, że trzeba było zrobić więcej, że strona polska, także IPN mógł wcześniej przygotować solidny wniosek, przedstawić solidne zarzuty, tak by udało się doprowadzić do ekstradycji nieżyjącego już Stefana Michnika, tak? Dokładnie tak. To nie jest jedyny przypadek. Podam drugi. Zbigniew Domino, prokurator stalinowski, zaczął być ścigany przez Instytut Pamięci Narodowej. To warto podkreślić, że to chodzi o pion śledczy, prawda? Czyli Główną Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Dopiero kilka miesięcy przed śmiercią. Był już człowiekiem bardzo wiekowym. Zmarł w Kielnarowej pod Rzeszowem, tam gdzie mieszkał przez lata. Nieścigany w żaden sposób i obudzili się śledczy prokuratorzy dopiero na kilka miesięcy przed śmiercią, świetnie wiedząc wcześniej, bo nie tylko ja o tym informowałem, ale Krzysztof Szwagrzyk na przykład tak mówił, że żyje taki oprawca komunistyczny, zróbcie coś z tym, no ale koledzy prokuratorzy widać mieli inne zadania. Tej sprawy będziemy wracać, bo na pewno jest sprawę, prawda, czy odpocząć. Skandaliczna sprawa, no ale tu musimy postawić kropkę o Stefanie Michniku. Mówiliśmy z Tadeuszem Płużańskim, prezesem Fundacji Łączka, także pracującym w TVP Historia. Dziękujemy serdecznie, panie redaktorze, panie prezesie. Dobrego dnia mimo wszystko, mimo trudnych spraw, które nad nami jeszcze, jak się okazuje, nierozliczone wiszą, pozostały. Za chwilę, drodzy państwo, wracamy. Za chwilę kolejne punkty naszego programu. Już kolejni publicyści. Zapraszamy serdecznie.